Dzień dobry. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynamy cykl rozmów poświęcony postaciom, które w ciągu tych 120 lat, gdy Polska niepodległości nie miała, działały na rzecz jej odzyskania lub też na rzecz rozwoju gospodarczego jej ziem i społecznego jej mieszkańców. Dziś w studiu jest ze mną profesor Jarosław Czubaty z Zakładu Historii XIX wieku. Będziemy rozmawiali o księciu Józefie Poniatowskim. Postać niewątpliwie godna przypomnienia w tym kontekście. Bez wątpienia bohater, pierwszy Polak pochowany na Wawelu po królach. Królom się nie kłaniał, no ale początki były zupełnie, jak nie przystało na polskiego bohatera, gdyż ojciec, co prawda brat króla, ale generał austriacki, matka austriaczka, on wychowywał się na dworze austriackim, rozpoczynał karierę w armii austriackiej. Gdyby nie zainteresowanie i opieka króla, prawdopodobnie chyba nawet Polakiem by się nigdy nie poczuł. Zawsze wyobrażam sobie, że gdyby nie pewien zbieg okoliczności życiowych, pomnik księcia Józefa, być może nieco inny od tego, który stoi na krakowskim przedmieściu, mógłby stać gdzieś w centrum Wiednia, prawda, jako jednego z zasłużonych dowódców monarchii habsburskiej. Rzeczywiście, to jest przykład młodego arystokraty z rodziny polsko, właściwie czesko-niemieckiej, bo jego matka była, wywodziła się z rodziny arystokratycznej, rodziny takich zgermanizowanych Czechów, może w ten sposób to ujmijmy. I istotnie cała jego młodość i początki kariery wojskowej związane są właśnie z dworem habsburskim, z Wiedniem. Książę w dzieciństwie właściwie mówił i po polsku, i po francusku, i po niemiecku. Po polsku rozmawiał z ojcem, po niemiecku z matką. Tak, tak, no, albo po francusku. No, warto zauważyć, że to sympatyczne, ale nieco protekcjonalne zdrobnienie, którym często określamy księcia, czyli Pepin, wywodzi się z czeskiego dokładnie, więc istotnie trudno sobie było wyobrazić w czasach jego dzieciństwa, że w przyszłości stanie się marszałkiem Francji i jednym z czołowych, czy takich pierwszorzędnych polskich bohaterów narodowych. No ale wtedy dał się poznać jako żołnierz, który wykazuje się wielką brawurą w szturmie na twierdzę Sabac, odniósł ciężką ranę. Tak, no to są jego pierwsze doświadczenia wojenne, gdzie, jak twierdzą jego biografowie, rzeczywiście może wykazał się nieco zbędną brawurą, której zresztą nie brakowało mu do końca życia. To był niesłychanie odważny człowiek i to taki tak efektownie odważny, powiedziałbym. Na tle epoki, w której w ogóle dowódcy bywali odważni i potrafili to zademonstrować. A co w ogóle składa, dlaczego król tak bardzo był zainteresowany wspieraniem swojego bratanka? No, książę Józef dość wcześnie stracił ojca, w związku z tym siłą rzeczy stryj przejął nieco obowiązki ojcowskie. Traktował to dosyć poważnie. No, nie miał własnych legalnych przynajmniej dzieci, tak więc rozumiem, że to też no, w jakiś sposób... Nielegalnych trochę miał. No, miał trochę, tak. No ale w jakiś sposób też rozumiem, że jakieś swoje uczucia ojcowskie też realizował wobec księcia Józefa. Król też konsekwentnie starał się wzmacniać własną pozycję w kraju i budować własne stronnictwo. Także w oparciu o własną rodzinę i w tym przypadku jakby bratanek czy synowiec, jak się czasami mówi, wojskowy, dobrze osadzony na dworze austriackim w środowisku jakby arystokracji cesarskiej, mógł mieć dla niego znaczenie także w polityce krajowej. Później zresztą okazało się, że rozwój wydarzeń sprawił, że Poniatowski mógł się okazać cennym nabytkiem także w perspektywie rozbudowy i modernizacji Wojska Polskiego, czyli aukcji wojska na Sejmie Wielkim w 1788 roku. Jego powrót jego pojawienie się na służbie polskiej związane jest bezpośrednio z tym właśnie wydarzeniem. On zostaje wezwany do kraju przez króla w 1788 roku. Obejmuje stanowisko generała dywizji bracławskiej.
Nie daje się też poznać jako stronnik konstytucji, zwolennik reform, co nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że jest tutaj ściągnięty przez króla, który za tymi reformami stoi. No, zgadza się, oczywiście. To dokładnie też pokazuje, do czego Poniatowski mógł być potrzebny w polityce krajowej, ale oczywiście był też potrzebny w wojsku, bo wojsko z 20-30 tysięcy ma wzrosnąć do 100 tysięcy, w związku z tym siłą rzeczy rośnie zapotrzebowanie na kompetentnych oficerów, którzy, zwłaszcza wyższych oficerów, którzy mają doświadczenie wyniesione z armii nieco nowocześniejszych niż ta Rzeczpospolitej. Warto zauważyć, że w tym samym czasie w Armii Polskiej pojawia się kolejny przyszły bohater narodowy, czyli generał Jan Henryk Dąbrowski, który z kolei trafi tutaj z armii Saskiej. Poniatowski przy podobnym mniej więcej doświadczeniu wojskowym miał jeszcze jeden atut, mianowicie był bratankiem króla, no więc się o rzeczy objął stanowisko wyższe. Jak się na tym stanowisku sprawdzą? Czy to jego doświadczenie z armii austriackiej, bo tam jednak pełni niższą szarżę w porównaniu z tą, którą objął w Polsce? Czy był dobrym organizatorem? Dobrym dowódcą? No tu opinie są podzielone, to znaczy dowódcą był dobrym. Czy w każdym aspekcie tu opinie historyków są podzielone? Niektórzy twierdzą, że istotnie sprawdzał się jako dowódca polowy później w czasie wojny z Rosją w 1792 roku, że zajmował się intensywnie szkoleniem swoich żołnierzy, natomiast niekoniecznie poświęcał odpowiednio dużo uwagi działaniom organizacyjnym różnego rodzaju, związanym z aprowizacją, z organizacją marszów itd. itd. Mam wrażenie, że to mu zostało do końca życia, że on tego nigdy za bardzo nie lubił. Już wtedy chyba dał się poznać z rozrywkowego trybu życia, którym zasłynął. No tak, był to jednak młody człowiek. Ze środowiska, które jakby lubiło i potrafiło się bawić. Do tego obdarzony no, nielichą fantazją, w związku z tym rzeczywiście zasłynął, zwłaszcza w czasie pobytu w Warszawie, no, z pewnych ekscesów natury towarzyskiej, nie tylko towarzyskiej, obyczajowej, no, którymi część towarzystwa bawił, część towarzystwa szokował, prawda? Przykład nie taki znowu rzadki, przykład oficera z rodziny arystokratycznej, który jednocześnie jest taką gwiazdą życia towarzyskiego. To jest przypadek typowy nie tylko dla Warszawy XVIII wieku, ale dla wszystkich wielkich stolic europejskich. Czy możemy coś więcej powiedzieć o jego poglądach politycznych? Bo nawet sama konstytucja, która niejako została uchwalona, można powiedzieć, pod bagnetami żołnierzy, też chyba przy udziale księcia Józefa Poniatowskiego, który był wówczas na sali. Czy oprócz tego, że wiemy, że był stronnikiem reform, stronnikiem króla, czy możemy coś więcej powiedzieć o jego światopoglądzie, o tym, co myślał o ówczesnych wydarzeniach w Europie? No wtedy Europa kipiała. No nie za wiele. To znaczy z całą pewnością popierał właśnie reformy, o których pan wspomniał, które znajdą się wkrótce, czy znalazły się, zostały zapisane w Konstytucji 3 maja. Wziął aktywny udział może nie aktywny, odegrał ważną rolę podczas sesji sejmowej, na której konstytucję uchwalono, bo on po prostu wraz z żołnierzami miał ochraniać, pilnować bezpieczeństwa na sali sejmowej na wypadek, gdyby przeciwnicy konstytucji okazali się na tyle zdeterminowani, żeby wszcząć tam jakiś tumult, do czego na szczęście nie doszło. Nic bliższego na temat jego poglądów politycznych nie możemy powiedzieć, szczegółów nie znamy. To znaczy niewątpliwie te reformy zmierzające w kierunku jednak wzmocnienia władzy wykonawczej w Polsce przy zachowaniu pewnych elementarnych zasad demokracji szlacheckiej on wspierał. Niewątpliwie w jakimś zakresie musiał wspierać równouprawnienie polityczne mieszczaństwa, przynajmniej tego bogatszego mieszczaństwa, bo to też zostało zapisane w Konstytucji. Wiemy natomiast, że do wydarzeń, które rozgrywały się w tym czasie we Francji, do rewolucji francuskiej, miał stosunek dalece sceptyczny. Rewolucje mu się nie podobały, myślę, że się ich obawiał. No, co zresztą nie dziwi. No, jakby jedynie nielicznych arystokratów w Europie rewolucja fascynowała, a i tak tylko w tej swojej pierwszej łagodnej i liberalnej fazie. Konstytucja została uchwalona, w Rosji zostaje zawiązana Konfederacja Targowicka, dochodzi do wojny z Rosją, książę Józef wyrusza na, w
cudzysłowie front, no bo wtedy jednak tego frontów nie było. Tak, to, Jakim wówczas jest dowódcą? Wydaje się, że na dłuższą metę wojny prowadzonej w ten sposób, w jaki zamierzono ją prowadzić, czyli przy pomocy regularnej armii, tej wojny wygrać by się nie dało. Niezależnie od tego, że zabrakło też woli politycznej do kontynuowania jakby takiego uporczywej obrony. Tak? No, król w którymś momencie po prostu skapitulował. Wydaje się, że jak na debiut w roli dowódcy większego zgrupowania, to Poniarowski wypadł dobrze. To znaczy bitwa pod Zieleńcami stała się pierwszą polską wiktorią od czasów bodaj Sobieskiego, co zresztą król natychmiast... Król, który miał dobre wyczucie, znaczy pewien zmysł propagandowy, zręcznie wykorzystał, tworząc pierwszy polski order wojskowy, czyli Virtuti Militari. Zieleńce były rzeczywiście poważnym sukcesem, nie na miarę zwycięskiej walnej bitwy z całą pewnością, ale jednak sukcesem. Pamiętajmy, że może wtedy inaczej liczono sukcesy, to znaczy biorąc pod uwagę marny stan armii polskiej w XVIII wieku, jej praktyczny brak doświadczeń bojowych, za sukces można było uznać każdą bitwę, która nie została wyraźnie przegrana. Poniatowski pod Zieleńcami wygrał, nie rozbił przeciwnika, ale wygrał i to był niesłychany sukces. No, warto pamiętać o tym, że kolejna bitwa, która uchodzi za zwycięską, stoczona przez Kościuszkę pod Dubienką, była bitwą w zasadzie przegraną, tylko Kościuszka bardzo zgrabnie się z tej trudnej sytuacji wycofał, nie przegrał miażdżąco, po prostu obronił się i cofnął. I to tyle, ale to zostało już uznane za sukces, co pokazuje, jaka była miara oczekiwań, prawda? To znaczy doświadczenia bojowe armii polskiej w XVIII wieku były niewielkie i właściwie każde nieduże nawet zwycięstwo witano z entuzjazmem. Poniatowski w tej wojnie okazał się dowódcą moim zdaniem dobrym. Pamiętajmy o tym, że on wcześniej był tylko pułkownikiem w armii austriackiej. Tutaj ta skala dowodzenia, skala problemów z tym związana była znacznie większa. Jak całkiem dobrze sobie z tego poradził, co więcej on sobie zyskał uznanie i przywiązanie podkomendnych, co też jest ważne. Ale koniec końców, wojna kończy się przystąpieniem króla do Targowicy. Poniatowski co prawda się tej decyzji sprzeciwia, ale jednak tutaj już jest chyba, pojawia się antagonizm między Poniatowskim jako bratankiem królewskim, a tymi oficerami, którzy reprezentowali poglądy republikańskie, jak Kościuszko. Tak, tych republikanów w takim może amerykańskim tego słowa znaczeniu może tak wielu nie było, natomiast było wielu zwolenników kontynuowania walki za wszelką cenę, więc na przykład zmuszenia króla do tego, żeby przybył do obozu. Zresztą Poniatowski chyba też do nich należy, bo sam pisał do króla, że, tak. Że to, że wstąpił do Targowicy, to była hańba z jego strony. No tak, no, żeby Poniatowski zareagował, tutaj obrońcy króla powiedzą, że Poniatowski zareagował jak emocjonalny dwudziestoparolatek, tak? Bo król podjął decyzję trudną, ale politycznie zrozumiałą. Poniatowski zareagował jak oficer, tak? Który uważa taką kapitulację w tej sytuacji za niehonorową i uważa, że możliwości militarne, możliwości prowadzenia dalszych działań nie zostały wyczerpane. Tym niemniej i przywiązanie do króla, no i pewna też niechęć do pewnej formy radykalnych działań sprawia, że Poniatowski książę Józef nie mógł się podpisać pod planami na przykład porwania króla i sprowadzenia go siłą do obozu i zmuszenia go do kontynuowania walki, które to plany no, przedstawiało mu kilku oficerów z jego otoczenia. Czy ten plan w ogóle był realny? Czy wojnę można było kontynuować na przykład przy wsparciu upodmiotowionych chłopów? Plan uprowadzenia króla na pewno był realny. Kontynuowanie walki to jest już problem historii alternatywnej, tak? Znaczy, moim zdaniem nie. To znaczy doświadczenia insurekcji kościuszkowskiej, późniejszej o 2 lata, wskazały, że można było zwiększyć siłę zbrojną dzięki tworzeniu formacji nieregularnych złożonych z chłopów. Natomiast i tak na większą skalę chłopów do powstania nie udało się zachęcić. Co więcej, w roku 92 takie próby spotkałyby się ze stanowczym oporem szlachty, która była wiodącą siłą polityczną
w Polsce i tego nikt by nie chciał robić, no, także dlatego, że to się nie mieściło trochę w wyobraźni politycznej większości tych, którzy takie decyzje podejmowali, więc wydaje się, że militarnie ta wojna była jednak nie do wygrania wtedy. Wojna się kończy, Targowica obejmuje władzę w Polsce, książę Józef udaje się na emigrację, składa komendę. Stamtąd koresponduje z przedstawicielami Targowicy, wymienia z którą korespondencję, często ich obraża. Czy można powiedzieć, że ta wojna w obronie konstytucji w jakiś sposób kształtowała jego poglądy polityczne, jego postawę? To jest możliwe, tak. Znaczy, wydaje się, że znaczy sądząc po tym emocjonalnym tonie listów do króla, który domaga się od niego zwrotu orderów, znaczy Virtuti Militari przede wszystkim. On tego nie robi, a to jest gest polityczny. To jest gest polityczny, tak, tak, zdecydowanie. Znaczy w ogóle sam fakt, że książę składa dymisję, prawda, po kapitulacji, no to już jest gest polityczny. Zresztą i on, i Tadeusz Kościuszko, i spora liczba zasłużonych w tej wojnie oficerów postępuje podobnie, więc to jest demonstracja wyraźna. Jego korespondencja z władzami targowickimi rzeczywiście jest ostra i dość złośliwa. I widać, że jakby to jest problem i antagonizmu politycznego, więc prawdopodobnie ta sytuacja przegranej wojny i powrotu do, znaczy objęcia władzy przez Targowicę, rzeczywiście poglądy księcia polityczne pewnie utrwaliła. Jest to też pewnie animozja, taki antagonizm frakcyjny trochę, tak? No to są ludzie z innego, Targowica to ludzie z zupełnie innego rozdania politycznego, do którego Poniatowski nie należy i którego nie lubi, nie szanuje i tak dalej. Ale tak, znaczy to jest ten moment, kiedy Poniatowski wydaje się, że politycznie dojrzewa i warto pamiętać o tym, że przegrana wojna przyniosła jednak Poniatowskiemu, księciu Józefowi, znaczną popularność. Przede wszystkim w wojsku, ale też w kręgach, no, które w ogóle interesują się życiem publicznym. To jest jeden z bohaterów tej wojny, obok Kościuszki. Książę przebywa na emigracji, w kraju rządzi Targowica. No, tymczasem rozwija się konspiracja, która doprowadzi do powstania kościuszkowskiego. To powstanie wybucha. Książę wraca do kraju, ale nie z własnej woli, ale na wezwanie króla. Nie raczej po to, żeby włączyć się z własnej woli w walkę, ale po to, żeby chyba tutaj strzec interesów królewskich, no bo jednak ostrze tego powstania, również oprócz tego, że jest wymierzone w Targowice i w okupację rosyjską, jest też skierowane przeciwko królowi, choć nikt tego głośno nie mówi. Czy jest skierowane, tego jeszcze nie wiadomo, ale może być. Znaczy, status króla w czasie powstania kościuszkowskiego jest dziwny, to znaczy nikt go nie zdetronizował, nikt go nie uwięził, natomiast odsunięto go zupełnie od władzy. Tak? Pełnia władzy, faktycznie władza dyktatorska jest w ręku naczelnika Kościuszki, który królowi okazuje szacunek, ale nie zamierza bynajmniej konsultować z nim żadnych swoich przedsięwzięć, więc król jest trochę honorową głową państwa, trochę więźniem insurekcji, bo nie bardzo może ten zamek opuszczać, znaczy może pojechać na spacer, ale jak już za daleko odjedzie, to wszyscy się niepokoją i każą mu wracać. Poza tym wydarzenia rewolucji francuskiej wskazują, że sytuacja może rozwinąć się w sposób, który dla króla stanie się niebezpieczny. W związku z tym rzeczywiście król w tej sytuacji chce mieć u boku, czy w ogóle w kraju, kogoś, na kim może polegać i stąd jego wezwanie do księcia, by wracał do kraju. No, Poniatowski jakby najwyraźniej początkowo nie kwapił się do tego, znaczy z własnej woli. Wydaje się, że on, to Szymon, jego znakomity biograf Szymon Askenazy napisał, że Poniatowski nie był człowiekiem rewolucji. Dlatego nie lubił, nie rozumiał rewolucji francuskiej, nie bardzo też chyba rozumiał insurekcję kościuszkowską, pewnie się jej trochę obawiał. To dla przedstawiciela jego sfery społecznej to było przedsięwzięcie, które mogło budzić obawy. Tak? To się łatwo mogło zamienić w bardzo radykalny ruch polityczny połączony z, nie wiem, jakimiś ekscesami terroru itd., itd. Więc nawet jeśli Poniatowski był arystokratą wspierającym pewne liberalne reformy, no to jednak nie z całą pewnością nie był radykałem.
jest w kraju, zwraca się do Kościuszki o przyjęcie w szeregi armii, chce służyć jako prosty żołnierz, no ale wiadomo, że człowiek z taką pozycją prostym żołnierzem nie będzie, i on znaczy obejmuje komendę i chyba bije się całkiem dzielnie. Tak, znaczy to jest w ogóle, to musiała być dosyć kłopotliwa sytuacja, bo to dawny przełożony zwraca się do swojego dawnego podkomendnego, żeby przyjął go pod swoje rozkazy, przy czym Kościuszko najwyraźniej nie bardzo się kwapił do tego, żeby księcia przyjmować, bo rozumiał, że to jest sytuacja kłopotliwa i że Kościuszko to może nie jest, jeśli nawet nie jest, przepraszam, Poniatowski, nawet jeśli nie jest konkurentem, no to może mieć swoich zwolenników, nie jest też człowiekiem rewolucji, prawda, nie jest republikaninem, raczej będzie reprezentował tutaj pewne siły konserwatywne, może tak powiedzmy, na których Kościuszko za bardzo polegać nie mógł. Świadkowie twierdzą, że ostatecznie ujęło go to, że Poniatowski deklarował, że chciałby służyć jako prosty żołnierz, co, jak pan zauważył, było zupełnie niemożliwe, no bo jakby oficerów... Czy to nie było odwołanie się właśnie do ducha powstania i do tej osobowości naczelnika? Tak, które... tak on dobrze, myślę, że Poniatowski dobrze trafił. Znaczy nie wiem, czy on to zrobił z wyrachowaniem i na zimno, bo był człowiekiem impulsywnym i być może jakby w takim nastroju się do Kościuszki po prostu zgłosił, ale tak czy inaczej na pewno dobrze trafił w sentymenty Kościuszki, tak, bo w przypadku naczelnika taka deklaracja brzmiała dobrze na pewno, tak. On uczestniczy w obronie Warszawy w czasie takiego epizodu związanego ze szturmem pruskim na Góry Szwedzkie. Jego w tym momencie nie ma na pozycjach, to jest związane z tą jego rozrywkową legendą. Co on wtedy robił? Bo przypuszczenia są różne. Do końca nie wiemy. No, oczywiście wielu współczesnych twierdziło, że Poniatowski w tym czasie miło spędzał czas w towarzystwie pewnej ładnej aktorki, z którą łączyły go bliskie związki. I po prostu spóźnił się, znaczy dojechał już w trakcie ataku pruskiego i no, dokazywał jakichś cudów odwagi, ale ostatecznie reputację stracił jako dowódca. Czy powiedzmy sobie szczerze, gdyby nawet pozostał na posterunku, być może ten atak i tak by go zaskoczył, więc tutaj to nie ma jak sądzę, większego znaczenia. Ważne jest to, że to jest pewien element do legendy księcia Józefa, tej legendy, w której jawi się on jako nie tyle jako bohater bez skazy, ile jako człowiek niewolny od pewnych słabostek, taki uroczy amant, zdobywca serc niewieścich, przy tym nieco lekkomyślny, ale przy tym szalenie odważny. No, ale to też zostało wykorzystane przez jego przeciwników, przez przeciwników króla, czyli tych oficerów o poglądach republikańskich, czy wywołujących się ze środowisk jakobińskich tak zwanych, do uderzenia w króla i też do uderzenia w księcia. No tak, ale wydaje się, że na dłuższą metę po prostu tym dwóm środowiskom znaczy, było powiedzmy, że był po prostu oskarżany o zdrady i o szpiegostwo w tym momencie. No, tak, ale to nie on jeden. Znaczy, w ogóle insurekcja to jest jedno z tych wydarzeń, w których pewne zarzuty dotyczące czy to działań aktualnych, czy to przeszłości jakby są podnoszone i wszystko to się dzieje w atmosferze pewnej nieufności, tak, zarzutów dotyczących dawnych sympatii politycznych, czy też jakichś podejrzanych działań. Znaczy zdrada jest jednym z centralnych problemów życia publicznego insurekcji i te zarzuty zdrady i w trakcie insurekcji tuż po niej one są kierowane pod adresem różnych osób i właściwie mało kogo one nie dotknęły. Oczywiście tutaj jest to pewnie też element pewnej gry politycznej zmierzającej do osłabienia jakby pozycji króla i jego otoczenia, podejmowanej między innymi przez środowisko tak zwanych polskich jakobinów. No, w parę lat po insurekcji jeden z przedstawicieli tej grupy, generał Zajączek, pisząc swoją historię insurekcji, napisze tak dosyć aluzyjnie, ale w dosyć czytelnym, jakby w czytelnym stylu, że niektórzy nasi oficerowie byli zbyt przywiązani do zasad monarchicznych, żeby dobrze dowodzić. Tak? I to jest ewidentna aluzja pod adresem księcia Józefa. Oskarżenie, jak się wydaje, nie do końca uzasadnione. To znaczy z tego niefortunnej obrony Gór Szwedzkich nie należy wyciągać wniosku, że Poniatowski w jakiś sposób sabotował obronę Warszawy, bo to jest absolutnie nieuzasadnione.
Insurrekcja, wiadomo, kończy się klęską. Poniatowski ponownie udaje się na emigrację, mieszka w Wiedniu. Król abdykuje. Następuje trzeci rozbiór Polski. Poniatowski początkowo zajmuje się likwidacją długów po królu, zabiega o to, no i koniec końców znowu wraca do Warszawy, gdzie osiada w pałacu pod Blachą. W tym momencie Warszawa już nie jest stolicą Polski, traci swoją rangę, jest prowincjonalnym miastem prowincji Prusy Południowe w Królestwie Pruskim. No i tutaj rozpoczynała się chyba ta taka najbardziej czarna legenda księcia Józefa, jednocześnie najbardziej fascynująca, czyli co on robi w tej Warszawie wtedy? Z czego słynie? Jak pan zauważył, sporo czasu zajmowało Poniatowskiemu porządkowanie spraw spadkowych. Tak? On został spadkobiercą króla, przy czym problem polegał na tym, że spadek był wprawdzie pokaźny, ale on przyjął też królewskie długi. W związku z tym sporo czasu stracił i sporo krwi mu zepsuły roszczenia rozmaitych wierzycieli Stanisława Augusta, którzy przedstawiali różne sumy, które należy spłacić, większe, mniejsze, ale było tego naprawdę dużo. Miał też pewne kłopoty z pruską administracją, związane z też przejmowaniem majątku po królu. Ostatecznie wszystko to udało mu się jakoś uregulować przy pomocy, dzięki, prawdę mówiąc, interwencji na dworze berlińskim, gdzie został dobrze przyjęty. I to mu trochę jakby pozwoliło, ułatwiło mu funkcjonowanie w tej pruskiej rzeczywistości. Lata, które następują od momentu powrotu do Warszawy aż do końca 1806 roku mniej więcej, no to jest właściwie okres, kiedy książę zajmuje się życiem prywatnym, tak? To znaczy trochę bawi, wie w pałacyku w Jabłonnie, który jest taką jego ulubioną kameralną rezydencją, trochę w pałacu pod Blachą w Warszawie, którego salony stają się jednym z centrów życia towarzyskiego i pruskiej Warszawy, która, tak jak pan wspomniał, rzeczywiście stała się miastem prowincjonalnym monarchii pruskiej, ale jednak miastem sporym, to znaczy nawet jeśli, biorąc pod uwagę ogromny odpływ ludności po trzecim rozbiorze, to jednak jest to miasto 60-parotysięczne i ono przynajmniej od czasu do czasu sezonowo żyje trochę życiem dawnej Warszawy. Myślę tutaj o tych miesiącach jesienno-zimowych, no, kiedy okoliczna szlachta czy część arystokracji posiadającej majątki niedaleko może, powiedzmy, Warszawy, po prostu ściąga do miasta. Mhm. Tak? I jest kilka takich ośrodków życia towarzyskiego. Ten pałac pod Blachą jest niewątpliwie najbardziej modnym, najbardziej snobistycznym centrum grupującym. Powiedzmy sobie, że to środowisko słynie z hulanek. Z hulanek, tak. Znaczy, no i z eleganckich balów też, prawda? No ale rozumiem, że... Popołudniowskiego skupia się taka arystokratyczna młodzież, która... Tak, to jest taka złota młodzież arystokratyczna, która i gra w karty na wysokie stawki, tak? Poniatowski zresztą sam bardzo lubi. Bądź to bawi się na balach, bądź to po prostu urządza pijatyki i potem rozbija się po warszawskich restauracjach, czy też nawet demoluje wystawy sklepowe. W czym Poniatowski osobiście udziału nie bierze, ale znowu, żeby znowu zacytować jego biografa, no, płaci za to i własnymi pieniędzmi, i własną reputacją. To znaczy rzeczywiście w opinii sporej części mieszkańców Warszawy, ale to także tych takich elit intelektualno-politycznych skupionych wokół ludzi poważnych, zasłużonych, którzy z pewnym przerażeniem patrzą na te wybryki. Poniatowski staje się przywódcą środowiska nieodpowiedzialnych panijczyków, którzy, prawda, to urządzają sobie, jak to ktoś wtedy powiedział, takie tańce na grobie ojczyzny. Prawda? Jednym z takich koronnych zarzutów było to, że zdaniem krytyków to środowisko nie mówi po polsku, tylko po francusku. No tak, to pamiętajmy, że to jest okres, w którym stosunek do języka polskiego staje się też pewną miarą patriotyzmu, co jest związane zresztą z pewnymi obawami, zupełnie poważnymi obawami po trzecim rozbiorze, dotyczącymi perspektyw narodu polskiego. To znaczy, to jest to wynikających z przekonania, że naród do istnienia potrzebuje własnego państwa. Jeśli traci to państwo, to prawdopodobnie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat
zatraci się, wkomponuje się w naród, tak, którego państwa zaborczego, może w ten sposób, tak? To jest takie przednowoczesne trochę rozumienie narodów. Co w gruncie rzeczy to po paru latach zostało, te obawy zostały jakoś tam zahamowane, tak? Jakby rzeczywistość wskazała, że to nie jest, perspektywy nie są aż tak ponure, no dobrze, ale tak czy inaczej, w tych warunkach stosunek do języka polskiego staje się czymś, taką szczególną miarą patriotyzmu. To znaczy, jak powiem, pan porządny Polak powinien jednak chodzić do polskiego teatru, czytać polską literaturę. Nie to, żeby nie mówić po francusku oczywiście, no nie, ale funkcjonują wtedy w Warszawie dwa teatry. Tak? Jeden to jest teatr francuski i protektorem i bywalcem tego teatru, który bywa często na jego przedstawieniach, jest Poniatowski i jego otoczenie. I Teatr Polski, do którego uczęszczają inni, którzy, to jest pewna forma demonstracji też, prawda, że oto my chodzimy do Teatru Polskiego, bo to jest nasz narodowy teatr. Na spektaklach teatralnych w jednym i drugim teatrze zwolennicy tego i drugiego zachowują się w sposób mniej więcej równie skandaliczny, to znaczy gwiżdżą, tupią, obrażają aktorów i no dobrze, ale to jakby na Poniatowskiego spada odium jako na tego, który proteguje cudzoziemszczyznę, u którego się na salonach rozmawia po francusku i który właściwie nie wiadomo, czy nadal jest Polakiem. Trudno, że nie będzie nadużyciem stwierdzenia, jeśli powiemy, że reputacja Poniatowskiego w tym czasie, oprócz tego, że był oskarżany o wspieranie króla w czasie insurekcji, ale też ten okres Pałacu pod blachą w tej pruskiej Warszawie wpłynął na upadek jego reputacji. No ale przychodzi 1806 rok, zawiązuje się czwarta koalicja, Prusy ponoszą druzgocącą klęskę w wojnie z armią napoleońską. Wojska francuskie wkraczają do Warszawy, no i ten Poniatowski, który jest, tak można powiedzieć, zupełnie nie interesuje się polityką, jest, mówiąc współcześnie, poza chyba mainstreamem tego, co się wówczas dzieje, nagle zostaje organizatorem Armii Polskiej. Skąd w ogóle ten pomysł? No, istniało kilka przyczyn. To znaczy, Poniatowski rzeczywiście polityką w sensie dosłownym się wtedy nie zajmował, ale na przykład podejmował pod blachą polskich legionistów powracających do kraju, których jeszcze pamiętał, niektórych z nich jeszcze pamiętał jako swoich dawnych oficerów z 1792 czy 1794 roku. No, z jednej strony na scenę publiczną wchodzi w sposób dość naturalny, bo pruski gubernator Warszawy, generał Keller, opuszczając miasto, poprosił Poniatowskiego o sformowanie, no, jako byłego wojskowego, przy czym jakby człowieka znaczącego w Warszawie, o sformowanie Straży Obywatelskiej, która będzie pilnowała porządku w mieście do czasu wejścia Francuzów, jak rozumiem. No, w każdym razie jakby pomogła opanować sytuację w Warszawie, w momencie, kiedy jakby miasto zostaje pozbawione jakichkolwiek sił porządkowych, chodzi tu i o armię pruską, przede wszystkim o armię pruską, tak? Poniatowski rzeczywiście taką grupę sformował, która tak, no, trochę patrolowała ulicę przez ten krótki moment, krótki okres przed wejściem Francuzów. No, ale też siłą rzeczy z tego powodu powitał na rogatkach warszawskich marszałka Joachima Mira, który wkraczał do Warszawy na czele kawalerii Wielkiej Armii. No ale powiedzmy sobie, że chyba bardziej naturalnym pretendentem do organizowania armii tutaj w Polsce był chyba Henryk Dąbrowski, który od samego początku stał przy Napoleonie. Tak. A książę Józef, tak jak sobie powiedzieliśmy, był raczej sceptyczny, jeśli chodzi o to, co działo się we Francji. Napoleona też patrzył z podejrzliwością. Dąbrowski byłby naturalnym kandydatem z perspektywy Napoleona, tym względem, że Napoleon znał Dąbrowskiego od dawna, tak od 1797 roku, czyli już prawie od 10 lat. Myślę, że miał do niego spore zaufanie. Dąbrowski natomiast nie był naturalnym kandydatem na wodza naczelnego dla elit krajowych, tak, które Dąbrowskiego w zasadzie nie znały. Znaczy, pamiętajmy, że Jan Henryk Dąbrowski pojawia się w Armii Polskiej mniej więcej w 1790, nie pamiętam dokładnie, pierwszym roku. I właściwie zaraz potem wybucha insurekcja, po insurekcji opuszcza kraj, tak? Jest postacią, jest znany jako zasłużony organizator i dowódca Legionów Polskich, ale w środowiskach
liczących się politycznie, nie wiem, polskiej arystokracji czy zamożnej szlachty, Dąbrowski może tylko częściowo liczyć na poparcie. Dąbrowski jest dość popularny w Wielkopolsce, bo wcześniej selekcji działał w Wielkopolsce i odnosił tam sukcesy. Natomiast już nie w innych częściach zaboru pruskiego. Także jest to raczej człowiek bez zaplecza politycznego. Chociaż Napoleon chyba początkowo też na księcia Pepi patrzył również z podejrzliwością. Tak, no bo Napoleon oczywiście wszystko, co wiedział o księciu, wiedział z... No, czy to od Dąbrowskiego, czy może od Wybickiego, pewnie też jakby z opinii, które do niego docierały za pośrednictwem głównie dawnych polskich jakobinów, no, nie wiem, generała Zajączka na przykład, który w międzyczasie stał się jednym z takich zaufanych generałów cesarza, więc prawdopodobnie uważał Poniatowskiego za takiego arystokratycznego lekkoducha, który jest niepopularny wśród Polaków i na którego nie warto stawiać. Natomiast Poniatowski był jednak dość poważnym kandydatem, biorąc pod uwagę fakt, że Napoleon postanowił oprzeć, budować orientację profrancuską wśród Polaków w oparciu o zamożną szlachtę i arystokrację. No to jest to założenie, że jakby fundamentem stronnictwa napoleońskiego muszą być ludzie zamożni, wpływowi. No i w tym momencie na giełdzie kandydatów na dowódców odradzającej się polskiej armii no pojawić się może niewiele nazwisk, to znaczy może to być Dąbrowski, o którym już powiedzieliśmy, że w tym środowisku, na które postawił Napoleon, to nie jest kandydat pierwszego wyboru. To mógłby być generał Zajączek, który jeszcze bardziej nie jest kandydatem pierwszego wyboru, bo spora część polskiej szlachty i arystokracji uważa go za jakobina i człowieka niebezpiecznego. No, więc jeśli dobrze się rozejrzeć, to zostaje jeszcze tylko Poniatowski, który ma jeszcze jeden atut, to znaczy jest człowiekiem z tej sfery, ale też jest dawnym wodzem naczelnym z 1791 roku, co w jakiś sposób jakby uprawomocnia jego wybór. Dobrze, czyli te zabiegi polityczne kończą się tym, że Poniatowski ostatecznie obejmuje stanowisko ministra wojny i głównodowodzącego i organizatora armii w kraju. To nie jest łatwe zadanie, no bo jednocześnie cały czas toczy się wojna z Rosją i z Prusami. Trzeba organizować wojsko, jednocześnie kraj jest zniszczony zaborem i zniszczony wojną. Jak on sobie radzi z tym zadaniem? Znaczy, początkowo, w ogóle Poniatowski, książę Józef decydował się długo. To nie jest tak, że on entuzjastycznie rzucił się na tą, tak, przyjął tę ofertę. Te namowy trwały no, prawie 2 tygodnie. Po których, jak napisał do Napoleona, podejrzałej rozwadze zdecydował się podjąć ten obowiązek. Sytuacja jest o tyle skomplikowana u progu 1807 roku, że Poniatowski zostaje dyrektorem wojny w komisji rządzącej, a więc powinien... Jeszcze mówimy o czasach przed utworzeniem księstwa warszawskiego. Tak, no, wojna jeszcze trwa, tak. Jeszcze nie, pokoju w tyle, że jeszcze nie ma. W związku z tym jest zwierzchnikiem odradzającej się polskiej siły zbrojnej, ale tylko od strony administracyjnej. Znaczy istnieją wtedy, organizowane są 3 legie, czy też 3 późniejsze dywizje. Jedno, na czele jednej z nich stoi Jan Henryk Dąbrowski, na czele drugiej generał Zajączek, na czele trzeciej sam książę Józef. I książę Józef jest tylko zwierzchnikiem nominalnym obu generałów w tych kwestiach, które dotyczą administracji, zaopatrzenia, organizacji, natomiast nie działań wojskowych, bo pod tym względem generałowie ci podlegają lokalnie działającym marszałkom francuskim. Co więcej, Dąbrowski jest rozczarowany, że to nie on jest tym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Zajączek zdaje się podobnie, poza tym on Poniatowskiego od dawna nie lubi. Tam w grę wchodzą też kwestie i ambicjonalne, i charakterologiczne, i różnego rodzaju zadrażnienia z przeszłości. W związku z tym korespondencja dyrektora wojny z pozostałymi polskimi generałami jest rzeczywiście dosyć przykra i utrzymana w tonie niekiedy takim odbiegającym zupełnie od tonu, w jakim korespondencja służbowa jest zazwyczaj utrzymana. Znaczy, no, Zajączek w którymś momencie pisze do Poniatowskiego: najlepiej przestańmy w ogóle pisać do siebie, bo to tak będzie najrozsądniej.
listy od pana mnie nudzą i tak dalej. I ta sytuacja trwa aż właściwie do 1808 roku, kiedy to Poniatowski, będąc już wtedy ministrem wojny, zostaje też jednocześnie zwierzchnikiem i Dąbrowskiego, i Zajączka, także pod względem takim operacyjno-wojskowym. Nie tylko już abstrahując od tych konfliktów personalnych, czy możemy powiedzieć, że z tego zadania organizacyjnego, aprowizacji armii i powoływania rekruta potrafił się dobrze wywiązać? Wydaje się, że tak. To znaczy, aprowizacja armii odbywała się trochę poza Poniatowskim, tym się zajmowała w ogóle. Tak naprawdę to było podstawowe zadanie komisji rządzącej. I tutaj Wybicki między innymi, Józef Wybicki między innymi odniósł znaczne sukcesy. Nie, no od strony organizacyjnej na pewno tak, to znaczy Poniatowskiemu udało się stworzyć takie ramy, tak podstawy funkcjonowania tej armii w przyszłości. Udało się postawić pod bronią kilkadziesiąt, pewnie około 20 tak naprawdę, jednorazowo, tak, tysięcy żołnierzy. Oczywiście to nie jest tak, że on sam tą armię stworzył, tak, to wszystko dzieje się także dzięki aktywności i Dąbrowskiego, i Zajączka, i lokalnych przedstawicieli lokalnych elit, czy to w Kaliszu, czy to w Poznaniu, gdzieś czy tam w Sieradzu i tak dalej, prawda, którzy trochę spontanicznie tworzą oddziały wojskowe i potem tylko z perspektywy Poniatowskiego trzeba to wszystko ująć w karby pewnej regulaminowej dyscypliny, zorganizować to. To się udaje. Oczywiście nie udało się aż tak bardzo, jak to sobie wymarzył Dąbrowski, który obiecywał Napoleonowi w Berlinie 40 tysięcy żołnierzy. Tyle się nie udało. Wojsko jest to organizowane w trudnym momencie. Późna jesień, zima. W kraju, w którym który jest ogłodzony trochę, tak? No, tu działają setki tysięcy żołnierzy francuskich, niemieckich, w trudnych warunkach, a więc znaczne słabe zaopatrzenie, znaczna liczba chorób wśród żołnierzy, ogromna skala dezercji, o czym często zapominamy. Sam Poniatowski po zakończeniu kampanii napisał do Napoleona, że nie jest w stanie stwierdzić, ile dokładnie ludzi się przewinęło przez szeregi, ze względu na to, że po prostu część z nich bardzo szybko zdezerterowała. My tak trochę balansujemy między tym 1806 a 1807 rokiem, więc przejdźmy już do tego, co działo się po traktacie w Tylży. Powstaje Księstwo Warszawskie. Poniatowski w dalszym ciągu kontynuuje swoją misję jako minister wojny. No i przychodzi wojna 1809 roku, gdzie daje się po raz kolejny poznać jako skuteczny dowódca i to buduje jego legendę. Mówię, że wywiódł w pole Austriaków. Tak, no tą wojnę już rozpoczyna Poniatowski nie tylko jako minister wojny, ale też jako głównodowodzący sił polskich, które są niestety nieliczne ze względu na zmniejszenie stanów osobowych po wojnie 1807 roku, ale też jakby oddelegowanie części polskich pułków do Hiszpanii, prawda? Ale też do twierdz obsadzonych przez w Prusach obsadzonych przez siły francuskie i polskie. Oczywiście Poniatowski stoczył bitwę pod Raszynem w terenie, który został dobrze wybrany. Bitwa, która zresztą przebiegła dla niego dość szczęśliwie, bo Austriacy wybrali najgorszy z możliwych sposobów działania, znaczy dysponując przewagą liczebną, zamiast spokojnie poczekać i obejść siły polskie, wziąć je w kleszcze albo zmusić do wycofania się do Warszawy, to oni jakby zlekceważyli Poniatowskiego i postanowili jakby takim frontalnym atakiem zepchnąć Polaków z ich pozycji, co się nie udało, ku chyba sporemu zaskoczeniu Austriaków. Bitwa pod Raszynem jest bitwą faktycznie nierozstrzygniętą, nominalnie nierozstrzygniętą, faktycznie zwycięską dla Polaków, to znaczy aż do zmroku utrzymali pozycję, nie pozwolili Austriakom wejść na trakt prowadzący do Warszawy, a jakby pod osłoną nocy wycofali się nierozbici do Warszawy i tu się rozpoczęły negocjacje między dwoma dowódcami. To jest właśnie bardzo ciekawy moment, dlatego że Poniatowski decyduje się na oddanie Warszawy Austriakom, wycofuje się na Pragę.
nie ulega presji społecznej, potem mu to zarzucano, że nie broni Warszawy i jakby ulica Warszawska nie była z tego zadowolona, ale dzięki temu, że nie bronił miasta, mógł rozpocząć działanie na terenie zaboru austriackiego, jakby to przesądziło o sukcesie tej wojny. Tak, no to jest wynik konwencji, która została zawarta w osobistych negocjacjach między księciem Józefem i arcyksięciem Ferdynandem. To jest w ogóle zupełnie zabawny akcent, bo to były dwie osoby, które się świetnie znały jeszcze z czasów wiedeńskich, tak, więc to w ogóle dość bliscy znajomi, którzy teraz negocjują jako dowódcy dwóch wrogich armii. Ta konwencja była dla Polaków niebywale korzystna, to znaczy pozwalała, oddawała Austriakom Warszawę, ale zabraniała nakładania na miasto kontrybucji, dawała Polakom czas na opuszczenie armii polskiej, na opuszczenie Warszawy i przeprawę na drugi brzeg Wisły. Rzeczywiście spotkało się to z niechętną reakcją części mieszkańców. Świta Poniatowskiego opuszczała jednak Warszawę wśród takich wrogich okrzyków, tak zarzucano Poniatowskiemu zdradę, tak, no bo to przypominano, że jest to bratanek króla, który zdaniem wielu również zdradził. Więc rzeczywiście to jest chyba ten najgorszy moment w karierze, czy w życiu, w karierze księcia i jakby jego udziale w życiu publicznym. Natomiast już kilka tygodni później okazało się, że ta decyzja jest słuszna, ponieważ Austriacy muszą utrzymać w Warszawie spore siły, bo to jest duże miasto, które trzeba kontrolować. Natomiast Poniatowski w oparciu o twierdzę w Modlinie w Serocku na Pradze zyskuje swobodę działania i podejmuje ten rajd do Galicji, czyli jakby wychodzi na tyły arcyksięcia Ferdynanda i zaczyna wyzwalać Galicję, organizować nowe pułki polskie, czyli jego siły rosną, podczas gdy Austriacy właściwie są stracili inicjatywę operacyjną. Nie udało im się zdobyć Torunia. Są trochę uwięzieni w Warszawie, no i minie parę miesięcy, kiedy wreszcie postanowią, że jednak trzeba wycofać się z księstwa, tak? Ale w tym momencie w ręku Poniatowskiego jest już większa część Galicji. Ta wojna kończy się sukcesem. Część Galicji zostanie, księstwo warszawskie jest powiększone o część zaboru austriackiego wraz z Krakowem. Przechodzimy do 1812 roku, kolejnej wojny. Trochę nam się kończy czas, więc już nie chciałbym, żebyśmy omawiali jej przebieg, ale żebyśmy zastanowili się nad tym, jakie wtedy były opcje polityczne dla Polski, bo oprócz tego, że Polska była związana, znaczy księstwo warszawskie było związane z sojuszem z Napoleonem, pojawiła się też kolejna karta, mianowicie książę Adam Jerzy Czartoryski zachęcał do tego, żeby odstąpić od Napoleona, związać się z carem Aleksandrem I i otworzyć Królestwo Polskie w oparciu o Cesarstwo Rosyjskie, a Poniatowski się na to nie godził. Tak, to były takie sondaże bardzo dyskretne prowadzone przez Adama Jerzego Czartoryskiego w kręgach elity politycznej księstwa warszawskiego. Przede wszystkim, jak się wydaje, z Poniatowskim prowadzono rozmowy. Poniatowski jakby dość kategorycznie odmówił angażowania się w tego typu przedsięwzięcia z prostego powodu, znaczy patrząc chłodno, tak, Napoleon dał Polakom cokolwiek, czyli księstwo warszawskie z perspektywą być może powiększenia go i odbudowy Królestwa Polskiego. Aleksander w tym momencie dawał tylko obietnice, bez żadnych gwarancji politycznych. Tak? To jest, oznaczało w związku z tym jakiekolwiek działanie w kierunku zgodne z planami Aleksandra I, oznaczało, wymagałoby porzucenia Napoleona, co samo w sobie w ogóle byłoby ryzykowne, bo to byłaby zdrada, rezygnacji z wszelkich korzyści, które już dzięki Napoleonowi Polacy odnieśli, no i zdania się na dobrą wolę władcy Rosji. No, to jest takim politycznie wyborem ryzykownym zawsze, więc tutaj Poniatowski odmówił. Ta epopeja 1812 roku, jak wiadomo, kończy się sromotną klęską. Poniatowski cofa się wraz z resztkami Armii Polskiej do Warszawy. I tutaj z kolei nie ulega zachętom Napoleona, żeby organizować powstanie na ziemiach polskich przeciwko armii rosyjskiej, tylko decyduje się o wyjściu z tymi resztkami w stronę Lipska. Znaczy, Napoleon w którymś momencie zostawił Poniatowskiemu wolną rękę. To znaczy, w momencie, kiedy Armia Polska i władze księstwa opuszczają Warszawę zagrożoną przez Rosjan i cofają się w kierunku Krakowa, ostatecznie tam też na parę tygodni się zatrzymują,
Poniatowski właściwie ma całkowicie wolną rękę w zakresie tego, co ma robić dalej. Znaczy i Napoleon, i król Saksonii, Fryderyk August, czyli książę warszawski, uznają, że jeśli uzna, że należy z resztkami Wojska Polskiego zmierzać do Saksonii, żeby połączyć się z Napoleonem, to proszę bardzo, tak? Jeśli uzna, że należy uderzyć na Rosjan w księstwie i kontynuować walkę, no, też odwołując się do jakiegoś pospolitego ruszenia sił improwizowanych, to też, znaczy, to jakby on jest, on ma podjąć decyzję. I teraz cały kłopot polega na tym, że w tym momencie na księcia naciskają też, naciska i Adam Jerzy Czartoryski, część ministrów księstwa warszawskiego, którzy weszli w tajne negocjacje z Aleksandrem I. I oni jakby naciskają na księcia, żeby pozostał z wojskiem w kraju. Żeby za wszelką cenę chcą go powstrzymać przed dołączeniem do Napoleona. Bo Aleksandrowi zależy na tym, żeby Polacy zademonstrowali dobrą wolę, zademonstrowali swoje zaufanie do niego i jakby oddali się pod jego opiekę. Wtedy on ogłosi się królem Polski, jeśli okoliczności będą sprzyjające. Wyprowadzenie wojska z kraju, jego walka po stronie Napoleona oczywiście jakby niweczyły ten plan, no bo to gdzie tu mowa o zaufaniu, skoro wojsko walczy przeciwko Rosjanom. Poniatowski wahał się długo, bo to nie było dla niego oczywiste, że należy do końca trzymać się Napoleona. Ostatecznie jednak uznał, że istnieją poważne przesłanki, pewnie trzy typy jakby przesłanek, to znaczy z jednej strony honor wojskowy, który nakazuje, żeby nie porzucać sprzymierzeńca w takiej sytuacji. Z drugiej no, nadzieja na to, że Napoleon jednak tę wojnę wygra, bo w 1812 roku przegrał, ale częściej jednak wygrywał do tej pory niż przegrywał. No i trzeci powód to jest chyba też jednak dosyć trzeźwa rachuba polityczna znowu, to znaczy Napoleon zapewnia Polsce już cokolwiek, przynajmniej zapewnia istnienie księstwa warszawskiego, uznał też istnienie niepodległości Polski, bo przyjął do wiadomości uchwałę Sejmu z 1812 roku. Więc to jest pewien konkret, który daje nam cesarz Francuzów. W przypadku Aleksandra I mamy do czynienia tylko i wyłącznie z sympatycznymi gestami i miłymi słowami i obietnicami, bez żadnych gwarancji politycznych. Ta decyzja kosztuje księcia życia, gdyż ginie w nurtach Elstery w czasie bitwy pod Lipskiem w 1813 roku. No i praktycznie chyba od momentu jego śmierci zaczyna się kształtować jego legenda. Jak ta legenda wyglądała na przestrzeni tych lat od jego śmierci do może nawet już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w II Rzeczpospolitej i później. Ja mam wrażenie, że takim żywym wcieleniem bohatera narodowego książę Józef został po kampanii 1809 roku, bo wtedy właściwie większość rodaków zapomniała, że kiedy był jakiś pałac pod blachą i towarzystwo, które się hucznie i nieprzyzwoicie tam bawiło. Ale oczywiście takim tym fundamentem legendy księcia jest jego bohaterska śmierć w bitwie pod Lipskiem, która przeszła do legendy, no, legendy utrwalanej też przez ikonografię, prawda, tych wariantów skoku księcia z koniem w nurty rzeki Elstery jest ikonograficznych, jest kilka, niesłychanie popularnych w XIX wieku. Sam pochówek na Wawelu już jakby też wskazuje, prawda, pierwszy, jak on słusznie zauważył, pierwszy pochówek nie monarszy. I to mamy jeszcze już kilka lat po jego śmierci. Tak. Ale wkrótce też będzie na Wawelu spocznie Kościuszko, prawda? Mhm. Więc ewidentnie mamy tutaj do czynienia z kreowaniem takiego wizerunku, czy z kreowaniem się też samodzielnie pewnego wizerunku nowoczesnego bohatera narodowego. Przez długie dziesięciolecia, aż do dwudziestolecia międzywojennego, nawet i długo później, Poniatowski funkcjonuje w pamięci historycznej Polaków jako no, z jednej strony zwycięski wódz i no, tragiczny wódz też, prawda, bo ginie, ale też człowiek, który no, własną śmiercią potwierdza też pewne wybory, których dokonał, tak? Jest konsekwentny do końca w tej opcji profrancuskiej, pronapoleońskiej, którą przyjął. Funkcjonuje jako uosobienie wojskowego i narodowego honoru i tutaj jakby te słowa, które
jeden z adiutantów Poniatowskiego, który mu towarzyszył do końca, prawdziwe czy zmyślone, ten Bóg mi powierzył honor Polaków i ja mu go tylko oddam, jakby się nierozerwalnie wiążą się z osobą księcia. Trochę chyba zapomniano o tym, że to właściwie dopiero badania historyków z końca XX wieku trochę wskazały na to, że ten wybór księcia dokonany w 1813 roku, znaczy żeby kontynuować walkę po stronie Napoleona, był też w dużej mierze świadomym i bardzo trudnym, ale świadomym wyborem politycznym. Nie tylko honor, nie tylko taki, taka żołnierska lojalność, ale też trzeźwy wybór polityczny. I co zresztą moim zdaniem postać księcia zdecydowanie i ubarwia i czyni ją bardziej wielowymiarową. Tak, no. Czy mówiąc tak brzydko, w tej rywalizacji dwóch trumien, czyli trumny Kościuszki, czyli tego republikanina z ducha i Poniatowskiego, człowieka honoru, dobrego żołnierza, ale też lubiącego taki hulaszczy, rozrywkowy tryb życia, która legenda zwyciężyła? Czy można w ogóle powiedzieć, że która jest zwyciężyła, czy one obie koegzystują? Wydaje mi się, że one przynajmniej, no, nie wiem jak to funkcjonuje w tej chwili, bo to by wymagało przeprowadzenia jakichś badań opinii publicznej, socjologicznych raczej. Wydaje mi się, że one rozwijały się i trwały obok siebie. Tak? No nie są, bo proszę zauważyć, że to nie są legendy w jakiś sposób konkurencyjne. To jest dwóch bohaterów z tej samej epoki, którzy uosabiają nieco inne cechy, idee, prawda? Cechy osobowe, idee. Mamy republikańskiego, egalitarnego, ascetycznego naczelnika Kościuszkę i arystokratycznego, bohaterskiego, honorowego wodza naczelnego Polaków z epoki napoleońskiej. To są, ja mam wrażenie, że to jest jakby uosobienie różnych wymiarów polskiego patriotyzmu w XIX wieku, tak? Mogą spokojnie funkcjonować obok siebie i jakby wypełniać pewną przestrzeń wyobraźni historycznej Polaków. Cieszymy się, że mamy tak bogatą tradycję. Studium biografię Kościuszki, biografię Poniatowskiego. Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.